Widzowie, pytacie o te skrzynki, co z tymi skrzynkami, co tu generalnie się dzieje? Powiem Wam tak, tak jak ostatnio zakładaliśmy i widzieliśmy, większość graczy po prostu zaczęła się wyprzedawać z kapsułek lub też naklejek na skrzynek, bo, wy, no, bo po prostu zaczęli wychodzić z założenia, że skoro valve wrzuca co chwilę chociażby eventy bez tła, no to lepszą opcją są skrzynki. No i czy to ma sens w ogóle? Teoretycznie z punktu long termowego rzeczywiście ma to jakkolwiek sens, no bo większość skrzynek już jest po prostu rzadka i nie dropi. Oczywiście mowa tutaj o takich skrzynkach, tak jak już podkreślamy. Rzadkiego puli dropu, które no mniej więcej cenowo stoją od 10 do nawet tych powiedzmy 30 RMB, i rzeczywiście fajnie wyglądają. Tylko jest kilka problemów, chociażby z tymi skrzynkami. Kosztują 10 do 30 RMB, czyli są już jakby nie patrzeć drogie. Kolejnym minusem jest chociażby sam fakt, że jak wyjdzie operacja, no to teoretycznie i praktycznie takie skrzynki powinny pójść w dół, chociaż z drugiej strony może być napływ graczy, więc mogą stać w miejscu, ale z trzeciej strony będzie operacja, więc zazwyczaj jak była operacja, no to ceny spadały, a z czwartej strony... Taki Sztokholm, Antwerp, jak i Paryż w nieskończoność nie mogą sobie spadać, tak szczerze. Rzeczywiście, abstrahując od tego, że jakby jakimś cudem zaraz wyszła promocja na Kopenhagę, co jest rzeczywiście realne, no to osobiście nie wydaje mi się, żeby Antwerp spadł i się wyrównał cenowo mniej więcej z Kopenhagą. Zresztą, z logicznego punktu widzenia kompletnie sensu nie ma, tak szczerze, nie? A jeżeli chodzi o skrzyneczki, jak to wygląda? No, od stycznia, jak sami możemy zaobserwować, 21 milionów otwarć, poszło na luty 31 milionów 10 milionów wzrost, ok, fajnie to wygląda, no ale luty do marca, tak szczerze, do około 7 milionów, a aktualnie marzec, no. Marzec do kwietnia, no kwiecień się jeszcze nie skończył, co prawda jest 19, więc już można powiedzieć, że ponad połowa. No z 30, ile tu było? 38, 39? Dobrze to pamiętam widzowie? Mam dobrą pamięć, ale krótką. Ile to było? 38 o 38 na 34. No właśnie 34, 35, kurczę. Coś mi się wydaje, coś mi się wydaje ogólnie, że ludzie mogą koniec końców wrócić do tych kapsułek, bo rzeczywiście się skumają, że ej, te rzeczy są niektóre za tanie, tak szczerze, co nie? Zresztą sami możecie teraz zaobserwować, że na większości eventów, chociażby Antwerp, Stockholm, no na Paryżu może aż tak tego nie będzie widać, ale jest coś takiego: góra-dół, góra-dół, góra-dół. na sobie po prostu skacze, no bo ludzie się wyprzedają i inni to kupują. Czy według mnie jest aktualnie dobra opcja do inwestycji w skrzynki? Zależy, zależy jak wy chcecie na to patrzeć. Jeżeli chcecie je na przykład kupić i zostawić na 5 lat, to wydaje mi się, że ok, ale praktycznie nie polecałbym tak robić, bo jest to po prostu bez sensu, biorąc pod uwagę, że zazwyczaj da się mniej więcej wyłapać te wzrosty i sprzedać na wzrostach, kupić później na spadkach. No wiecie no Nie ma to takiego kurczę sensu, zresztą muszę słuchając oczywiście od tego, że większość osób kupuje aktualnie skrzynki i większość ludzi się wyprzedaje chociażby z takiego Sztokholm, Antwerpu, Paryża na rzecz skrzynek, więc skoro ludzie się wyprzedają na Sztokholm, ze Sztokholm, Antwerpu i Paryża na rzecz skrzynek, to, to lepsze pytanie powinno brzmieć, czy opłaca się aktualnie inwestować w Sztokholm, Antwerp i Paryż, nie? Jak już chcecie inwestować na przykład w te trzy eventy, to pamiętajcie, że Sztokholm ma małą ilość, jeżeli chodzi o kapsułki. Jeżeli chodzi o Holon, no to Antwerp ma mniejszą ilość niż Sztokholm, a jeżeli chodzi o, o Paryż, no to Paryż to w ogóle jest w ilościach kilkukrotnie większych niż Antwerp i Stockholm, więc nawet to na niego bym po prostu osobiście nie patrzył, co nie. Jak już to bym szukał drużyn, które się nie powtarzają w tych trzech eventach i mają na przykład swój specyficzny przykład? Macie chociażby Ninzy z Antwerpu, macie chociażby przykład jeszcze na przykład takiego Gocentu, macie chociażby przykład jeszcze takiego powiedzmy IHC z Antwerpu, chociażby jeszcze nie wiem, powiedzmy Movistar Star Riders, chociaż Movistar Star Riders jest teraz w Kopenhadze jako KOI. No, ma, o Tylu na przykład ze Sztokholmu. Cóż, już w takich drużynach, które na przykład jeszcze są niedocenione, albo po prostu cenowo sobie skaczą, nie? O Albo Copenhagen Flames, które co prawda się powtarza w Antwerpie, Sztokholmie, ale wiecie przynajmniej o co mi chodzi, co nie? No i dajcie znać w komentarzu, jak Wy to oceniacie, co tutaj się dzieje na markecie Steam. Dla mnie są to ciekawe sytuacje, dla mnie są to po prostu okazje na niektórych przedmiotach. No a jak jeszcze oglądacie ten materiał, to możecie być na Discorda, gdzie trwa aktualnie konkursik na 20% of card oraz przy możecie kupić o mnie RMB oraz mnie wesprzeć, tak naprawdę, na YouTube gdzie macie chociażby więcej analiz dotyczących Chociażby poszczególnych eventów. Trzymajcie się, widzowie, no i cześć.